tym wypadku uczestniczą to wspólnoty, spółdzielnia mieszkaniowa i można zmienić otoczenie. Można zmienić elewację, można naprawić dach, można zmienić podwórko, zrobić, żeby tam było miejsce rekreacyjne, ale i też miejsce postojowe dla pojazdów, jeżeli będzie taka potrzeba. My jako partnerzy tutaj społeczni i przy współpracy tutaj właśnie z MOPS-em Wejherowskim mamy możliwość podjęcia takiej inicjatywy, założenia, że tą opiekę będziemy spełniały po to, żeby mogli się aktywizować inni. Pierwszy etap rewitalizacji obejmował nasze zabytki, obejmował park, obejmował ulicę Wałową, obejmował różne elementy śródmieścia. A teraz, na czym nam bardzo zależało, wchodzimy w tą przestrzeń, którą możemy realizować wspólnie z mieszkańcami. Czyli na pewno zmieni się ten nasz krajobraz w Wejherowie na dużo lepszy.